Okej, okay, szybki filmik na temat tego, co dzisiaj kupiłem na OLX-ie. Za 13 zł. Zobaczyłem taką wieżę uszkodzona. 13 zł, akurat leżało na półce 10 zł tam z drobnymi, co myślę, a napiszę. Okazało się, że ta osoba jest z tej samej dzielnicy praktycznie co ja. Parę ulic ode mnie mieszkała, także podjechałem. I oto taką wieżę za 13 zł kupiłem. Ona ma tutaj na górze odtwarzacz kompaktów CD RW. O, nawet fajnie. I co ma? Radio, przyciski do sterowania odtwarzaczem CD, volume. Co ma? Tu mamy jeszcze program repeat, intro, DBBS jakieś, wyjście słuchawkowe. No generalnie za 13 zł wieża. Nawet spoko. Zobaczymy później, co jej dolega. Głośniki, speaker 8-ohmowe, 4 W, 1. Nawet ładnie to wygląda, nie powiem. Spoko. Bardzo zadbane, że tak powiem. Nie widać żadnego pobijania ani nic. 13 zł. Ało, leżała kasa na biurku, to przynajmniej ją wydałem na coś pożytecznego, być może. No i wyobraźcie sobie, że pani zrobiła mi mały prezent w postaci, za darmo mi dała całą reklamówkę jakichś rzeczy. Jeszcze dokładnie nie wiem, co to jest w środku, bo z samochodu to wyciągała. Także ja teraz wysypię to i zobaczmy, co w tych 13 zł ona mi tu dała. Ja pierdzielę. Masakra. Patrzcie, co tu w ogóle jest? Oh shit. Jakaś lampka w ogóle. Widzę. W tej części do jakiejś lampki. Ale jak to się podłącza? Aha, dobra, rozumiem. Tu chyba na górę wchodzi lampka do tego. Powinna być jeszcze jakaś część chyba do tego. Dobra, lecimy po kolei. Ładowarka. W ogóle czuję się, jakbym wrócił z jakiegoś takiego tego, jak kreator z bazarku. Co kupiłeś na bazarku? A, to i tamto. Zadychę wyszarpałem. No nie chcę jeszcze ostrości łapać, co za menda. Ładowarka. Niklowo-kadmowa? Chyba ta, Ni MH. Materiał AAA Size. Z kablem ze wszystkim. Soniaczka. Takie ma parametry ta ładowarka. No już mamy ładowarkę jedną. Boże, jakiś kabel. Co tu jest? Jakiś kabel w ogóle. Euro. Mówka. Z tym. Z jakimś opakowaniem. Co lecimy dalej? Lecimy dalej. Jakiś kabel w ogóle antenowy. Tak jest. Kabel antenowy. Kabel antenowy. Dalsze części lampki. Tutaj mamy coś. Ile? 3. 3, 3, 3. No nie wierzę. Latarka. Oh my god, latarka. Działa w ogóle? Jak on się włącza? Aha, tutaj. Nie działa. Pewnie na jednego paluszka, ale fajne, fajne. Gadzę gdzieś do boku, żeby sobie nawet przypiąć do kluczy czy czegoś. Spoko, to mi się podoba. Co to jest w ogóle za firma? Jezu, nie chcę mi jeszcze łapać ostrości, no. Tribo GmbH. IPX4. No takie ma tutaj oznaczenia ta latareczka.
O, sprawdzę ją potem. Lecę dalej. Energizer, ładowarka. Ni MH i ni ECD. Dwa rodzaje. No spoko. Pytanie, czy będzie to wszystko sprawne? Dwie ładowarki już są. Co to jest? Boże, nie wiem. Wibrator? Co my tu mamy w ogóle? Jakaś latarka? RL10. Nie wiem, co to jest. Powiem szczerze. Jakiś bolec tutaj. Jakaś dioda, czy co? Dobra, to pójdzie na bok. My God, co to jest? LEDy jakieś. Jakaś taka LEDowa rurka? Osram LED Sticks TM. Ale dobre, ty, do czegoś, nie wiem, nawet na laptopie zamontować gdzieś. Nad ekranem w nocy. Tylko pik, pik. Podświetlamy sobie coś. No, dobre. Ile tego jest tutaj? Ja pindole. Trzy aż takie te LEDowe. Różne rzeczy. A może to jest do tego kompletu tutaj z tymi lampkami? Dobra, lecimy dalej. Kable to już będę. Kable do kabli będę kładł. Kabel, kabel. No, spoko, spoko. Kabel do ładowania Sony Ericssonów. No, takie mają złącza Sony Ericssony. Spoko. Kabel. To jest RJ chyba 45. RJ45. Co my tu jeszcze mamy? Aha, przejściówka. Cincha na jack mono. To duże zostawię na koniec. Dalszy komplet lampek. Tu już w sumie mamy trzy aż. Trzy te. Kabel antenowy. Kabel antenowy. Woreczek magiczny, co w nim w środku jest, to nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? O, nawet fajny taki kabelek USB na ładowanie czegoś tam. No. Do ładowania. Może nawet będzie mi pasował do tabletu Manty, gdzie nie miałem. O, super sprawa. Może mi będzie pasowało to do tabletu Manty, który sprzedaję, a nie mam żadnej ładowarki do niego. Jak podejdzie ten bolec, ale chyba za gruby będzie. Dobra. Trzecia rzecz. Ojejku, co to? Kabel. No nie, no fajnie. Takie kabelki zawsze się przydadzą. USB do mikro USB. Kabel mikro USB. No to mi się przyda na pewno ten kabel, bo mi brakuje do. No i tu jeszcze mam w ogóle. Co tu jest? Co to jakieś. Co to, nie wiem, co to. Jakieś takie dziwne. Dobra. Ładowarka Philipsa. Ładowarka Philipsa. Zaraz wam powiem, jakie ona ma tutaj wyjście. To może być mocna. Input 100 240 V, output. No, mocna jest. 13 V, 400 mA. 13 V, 400 mA. No to do telefonu raczej jej nie użyję, bo by mi się spaliło. O ja pindole. Mam mini szlifierkę. A! To jest do tego. To jest jakaś taka mini.
Rozumiem. To jest po prostu, jak panie sobie nieraz paznokcie robią. Oh shit, spadło. Swoje panie paznokcie robią. To są takie różne piniczki. Wow. Nie no, super, fajne. I wiecie, o czym teraz pomyślałem sobie? Jakby to było można przerobić na elektroniczny śrubokręt? Bo tu ma różne prędkości chyba. To by była super sprawa. No, ale dostałem. Nawet do telefonu gdzieś coś leciutko wyfrezować, spiłować. Takie coś może też być. No nie mówię, że nie. Wszystko można wykorzystywać wszędzie, jeżeli ma to zastosowanie. Nawet polerka jest, wow. Także to już mamy, wiemy o co chodzi. Z tym. Cały komplet, wszystko za 13 zł. Mi się udało. Jest trochę fajnych, ciekawych rzeczy. Na przykład te LEDy. Ładowarki to... Nie wiem czy... Mam swoją i tak ładowarkę. No latarka. Ta mini frezareczka taka do paznokci, czy jak to nazwać. A, jeszcze coś tutaj takiego mam. Oh my god. Co, ale ciężkie, ja pierdziele, waży chyba z 2 kilo. Jak... No. I co my tu mamy? Trzy razy max 20 W. Czyżby to było do tych LEDów? Nie, 250 V. 70 też. No nic, to też sprawdzimy. Dobra, kończę filmik. Miał być krótki, a wyszło 12 minut. Za 13 zł sporo gratów z OLX-a. Dzięki za oglądanie, jeżeli ktoś to w ogóle oglądał. Idę to spakować i potem będę sobie patrzył po kolei wszystkie rzeczy.